Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek. Jak zauważyliście, tutaj ze mną są właśnie kwiaty. Tak, wzięłam je jednak do domu już od wczoraj, od poprzedniej nocy właśnie. Tą noc już drugą są też w domu. U nas, powiem Wam, dzisiaj od rana 0 stopni. Tak więc, no widzicie, jest jednak zimno, tak więc kwiatki jeszcze na razie są w domu, ale myślę, że jutro już w piątek wystawię je chyba na pole, bo podobno ma być już cieplej i już nie będzie przymrozków, tak więc no zobaczymy, jak to będzie. A ja, jak widzicie, zrobiłam sobie właśnie w tej chwili cappuccino. Jest godzina przed 9 rano i cappuccino zrobiłam. A ja, jak widzicie, jestem właśnie w leggingsach, tych moich takich fuksjowych. Powiem Wam, że naprawdę bardzo wygodne. Tak więc, moi kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga. A pogoda, moi drodzy, zobaczcie, jest taka. No powiem Wam, niebo błękitne, przepiękne, trochę chmurek, ale powiem Wam, że słońce świeci. Przynajmniej to jest coś fajnego, że słoneczko świeci i jest pięknie, chociaż przez okno ciepło. No bo tak w sumie powiem Wam, że jest właśnie 0 stopni. No to jest, powiem Wam, jak tu okno otworzyłam, no to jednak zimno, powiewa takim zimnym, jakby mroźnym, powiem Wam, powietrzem. No, ale niebo, jak widzicie, jest naprawdę przepiękne. No zobaczymy, jak się potoczy dalszy ciąg dnia, moi drodzy, bo to dopiero początek dnia przed 9 rano. Uwielbiam, uwielbiam, jak rano wstaje, a ino świeci słońce, to jest naprawdę super, ale ostatnio powiem Wam, że tak było fajnie, bo było tak ciepło, mega ciepło, można było siedzieć na polu, na tarasie, na balkonie. Huśtaliśmy się na tarasie, na huśtawkach właśnie, a tu taka niespodzianka, niestety zrobiło się zimno. A ja, moi drodzy, dzisiaj taka stylizacja po prostu na sportowo. Koszulka, taki t-shirt, jak widzieliście, z tą sarenką Bambi. No i oczywiście do tego leggings, te prążkowe w kolorze fuksji. Powiem Wam, że bardzo je lubię. Świetnie się chodzi w tych leggingsach, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma tych prążkowych leggingsów, to powiem Wam, zakupcie sobie, jak lubicie chodzić przede wszystkim w leggingsach, bo naprawdę są świetne. Bardzo fajnie dopasowują się do nogi i powiem Wam, że są takie niewyczuwalne, jakbyście po prostu nic nie miały na sobie. Tak więc ja bardzo lubię leggingsy. Mam jeszcze właśnie takie czekoladowe. Właśnie widzieliście też z prążka, co w Sinseju kupowałam i naprawdę powiem Wam, świetne. Te też są akurat z Sinseja. No i naprawdę powiem Wam, że świetnie się w nich chodzi, naprawdę, bardzo fajne. Powiem Wam właśnie, wyprało mi się pranie i teraz zastanawiam się, czy powiesić je na polu, czy zostawić je, po prostu w domu je powiesić. No nie wiem, coś zaczęło się właśnie, powiem Wam, chmurzyć i taka ta pogoda, powiem Wam, niewyraźna. Ja jeszcze właśnie sobie nie spięłam włosów, muszę sobie uczesać właśnie kucyka, mam tutaj właśnie frotkę na ręce i muszę sobie właśnie zrobić kucyka, bo powiem Wam, że właśnie gotuję obiad. Już sobie właśnie nastawiłam, robię dzisiaj, moi drodzy, placki ziemniaczane z sosem, z mięsem, także więc już mięsko mi się tam właśnie gotuje. Zaraz będę robić sos. No i co? Najgorsze to właśnie muszę obrać ziemniaki i je zetrzeć na tarce. Czego nie lubię, ale na jedno powiem Wam, że teraz super, bo nie mam paznokci, to więc dobrze się po prostu te ziemniaki trzę na tarce. Dobra, ja już trochę ogarnięta, włosy spięte w kucyk, byle jak, bo byle jak, tak nisko sobie po prostu tylko spięłam, żeby ino tylko, wiecie, jak będę w kuchni tam coś robić. No i powiem Wam, że idę właśnie wieszać to pranie, bo jeszcze nie powiesiłam i jednak muszę je powiesić w domu w łazience, bo dlatego, że chmurzy się i nie wiem, czy nie będzie właśnie padać. Tak więc no, wystawiać to na moment i zaraz lecieć po to więc mi się nie opłaca. No chyba, że się później wypogodzi, no to po prostu wyniosę. A tak w ogóle powiem Wam, że ubrałam sobie właśnie te kolczyki, które kupowałam wczoraj w
pepko, no i powiem Wam, że nawet fajne, bardzo ładnie one wyglądają, pięknie się właśnie świecą, błyszczą, bo tu mają pełną właśnie tych kamyczków błyszczących, no powiem Wam, że fajnie wyglądają, tylko aczkolwiek jestem ciekawa, czy mnie po prostu nie będą od nich boleć uszy, no nie wiem, zobaczymy. Ale powiem Wam, jak za 8 zł, no to naprawdę fajne są te kolczyki. Dobra, moi drodzy, idę wieszam pranie i idę robię właśnie ten sos. I co? I obieram te ziemniaki, no i muszę je zetrzeć. Dobra, to placki już tutaj mamy, ziemniaki właśnie już starłam, sos mi się tam właśnie gotuje. Co chciałeś, Damianek? Właśnie Damian tutaj był, zajrzał. Także więc mówię, placuszki już mamy, później będziemy je smażyć i tak jak mówię, sos teraz właśnie będę robić właśnie do tego mięska, które mi się gotuje. No i moi drodzy, dzisiaj taki będzie obiad. A tutaj mamy pomarańcza, właśnie myślę sobie zrobić później jeszcze herbatkę zimową, taką jak robiłam właśnie wczoraj. I tak, obiad mi się gotuje. Ja właśnie idę sobie dokończyć pić kawkę. Właśnie przyszłam sobie tutaj do Kamili, do pokoju, także sobie tutaj na chwilę siądę. Kawa, moi drodzy, to już jest w ogóle, powiem Wam, zimna, ale już taką końcówkę mam, także więc sobie dopiję. O, wiecie, jak się człowiek zajmie tym obiadem, no to tak ukradkiem po prostu sobie po prostu popijam. Dobra, moi drodzy, powiem Wam tak, że właśnie przydałoby mi się jechać do Rossmana, ale dzisiaj to już Wam powiem, nigdzie nie jadę, bo wczoraj byłam tak wymęczona po tych, powiem Wam, zakupach, co z dzieciakami pojechałam. Ale jestem zadowolona, że wszystko kupiłam, to co chciałam, to co my chcieli. Także więc dzieci już mają wszystko kupione, ubranie, buty, to co potrzeba na tą komunię, jak pójdziemy. No, ale ja powiem Wam, że muszę jechać przecież kupić farbę do włosów, no bo przecież jak ja pójdę w takich włosach kolorowych, powiem Wam, od skóry już mam odrosty i w ogóle już ten kolor jest, powiem Wam, taki wypłukany, już nie jest taki czekoladowy, ładny kolor brązowy, tylko bardziej taki wchodzi, no taki bardziej jaśniejsza, mleczna ta czekolada. Więc muszę sobie po prostu kupić farbę i zafarbić. A najgorsze jest to, że powiem Wam, tej farby nie ma teraz na promocji. Teraz kosztuje ta farba coś 35 zł z groszami, a ja, moi drodzy, potrzebuję dwa opakowania niestety, bo jedna farba mi po prostu nie starczy, bo ja mam po prostu dość długie właśnie te włosy. Tak więc muszę mieć dwa opakowania niestety farby. No, no i niestety taki będzie wydatek, że będzie trzeba kupić dwa opakowania. A w ogóle jeszcze Wam powiem, ale ja łyczka kawy sobie wezmę, cappuccina. Zimne, ale dobre, bo jest czekoladowe. No i powiem Wam, że czekam właśnie na placuszkę, bo widzę właśnie tutaj z poczty, bo to przez pocztę, nie kurier jakiś tam, tylko przez pocztę ma przyjść do mnie paczka. Jezus, jak te papugi się strasznie drą. Muszę iść je chyba wywalić na pole. Ale jest zimno i nie chciałabym je nawet dawać dzisiaj. No i powiem Wam, że czekam na paczkę. Zamówiłam wczoraj, powiem Wam, buty. Bo powiem Wam, że tak chodziłam z Kamilą po tych sklepach i nic konkretnego nie było. No i powiem Wam, że zamówiłam wczoraj buty. Podobno są wysłane właśnie. Już tutaj mam właśnie linka właśnie, że są wysłane. Właśnie muszę za chwilę sprawdzić, gdzie są, czy już dotrą do mnie dzisiaj, czy nie. No i zamówiłam buty i powiem Wam, że znowu w kolorze fuksji. Niestety, to już będą moje trzecie buty w kolorze fuksji, bo zastanawiałam się nad kolorem chabrowym, ale powiem Wam, że ten chabrowy u każdego sprzedawcy wyglądał inaczej. I w końcu nie wiem, jak ten kolor wygląda dokładnie. Czy jest taki mega ciemny, czy jest taki jaśniejszy. Wolałabym, żeby był jaśniejszy, a na tych zdjęciach wiecie, jak to wygląda. Także więc stwierdziłam, że w sumie kupię fuksję, no bo jeszcze nie wiem właśnie, w czym pójdę. Czy albo pójdę w tym kombinezonie w kolorze fuksji, czy w tej sukience w kwiaty, ona też ma tam różowe i chabrowe i żółte i każde buty by do tego pasowały. Więc nie wiem, zastanawiam się. No i powiem Wam, że zamówiłam właśnie te buty. I tak, jedne mam fuksjowe, które mam, ostatnio Wam pokazywałam, jak mierzyłam do sukienki, po prostu całe takie członka.
A wczoraj zamówiłam takie po prostu bez palcy, jest pasek i takie są właśnie kamienie, duże brylanty na nich. Pewnie widzieliście, one są teraz modne, te buty na topie, wszędzie na internecie ich jest mnóstwo, pełno w różnych kolorach, więc stwierdziłam, że je zamówię, bo naprawdę ładnie wyglądają. Tylko to jest troszkę taki niższy obcas, nie jest wysoki, ja bym wolała na wyższym obcasie, no ale w sumie niższy obcas to powiem Wam, że jest bardziej stabilny. Także więc czekam, zobaczymy jak przyjdą. Także więc jak będzie ciepło, to po prostu ubiorę te właśnie bezpalcy, a jak będzie chłodno, zimniej, no to ubiorę sobie po prostu tamte całe członka. No i przynajmniej będę mieć takie i takie do wyboru. Także więc sukienka, kombinezon też wszystko tam jest kolor fuksji, na przykład kombinezon mam cały w kolorze fuksji, a sukienka ma tam właśnie kwiatki też fuksjowe, różowe, różne kolory, także do niej każde buty ubiorę, więc zastanawiam się, muszę, powiem Wam, poprzymierzać, w czym pójdę, bo powiem Wam, że na ostatnią chwilę, nie wiem, nie wyrobię się po prostu. Jeszcze z tymi moimi paznokciami też się zastanawiam, czy je robić, czy nie, bo już mam taką ładną płytkę paznokcia, że po prostu, no nie chce mi się już tych robić paznokci, szczerze mówiąc, ale Kamila też mnie namawia, mama, weź, weź, bo mi też zrobisz, no i nie wiem, już czasu jest coraz mniej, ale dzisiaj jakbym jeszcze ten żel zamówiła, to może by zdążył jeszcze jutro przyjść, a jak nie, to ewentualnie po tym długim weekendzie. No nie wiem, powiem Wam, że jestem w kropce i teraz nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Dobra, dopijam kawkę, dosyć tej pogadanki. A jeszcze w ogóle, bo właśnie tutaj przyszłam i miałam Wam powiedzieć, że przecież ja Wam jeszcze nie nagrałam po prostu przeglądu takiego, jak sobie właśnie zrobiłam tam w toaletce, jak sobie tam poukładałam. No powiem Wam, że jakoś nie mogę się zebrać do tego. Jeszcze nie mam kupionego fotela. Powiem Wam, że dzisiaj właśnie przeglądałam zdjęcia w moim telefonie, bo mam tyle tych skinów, tego wszystkiego porobionych, różnych sklepów, gdzie te fotele, i nie mogłam kiedyś znaleźć, dzisiaj znalazłam. Także muszę później wejść właśnie na stronę i zobaczyć, czy są te fotele, i dopiero sobie zamówię ten fotel i Wam już wtedy wszystko nagram, jak to wygląda dokładnie toaletka, bo powiem Wam, że muszę latać z krzesłem od kuchni, jak chcę się po prostu przy tej toaletce wymalować. No i to jest, powiem Wam, takie nudne. Zresztą to krzesło z kuchni jest niewygodne właśnie do toaletki, no i muszę na hura, powiem Wam, kupić ten fotel, żeby już, wiecie, tak mieć wszystko dopasowane. No i wymalować się tak, żeby było wygodnie, powiem Wam. No, także później, w któryś dzień właśnie nakręcę, nagram Wam, jak sobie albo to krzesło zamówię, a jak nie, no to wcześniej coś po prostu nagram, jak sobie zagospodarowałam tą toaletkę, bo Wam już obiecałam tyle razy i nie dotrzymałam słowa, nie nagrałam, bo nie mogę się po prostu zebrać. Także nie wiem, albo przez weekend po prostu, jak będę miała czasu, jak nigdzie nie pojedziemy, to może Wam nagram. Dobra, koniec pogaduchów, idę zobaczyć, co tam z moim sosem, bo właśnie zaczęłam go robić. No i no, czekam, jak jeszcze troszkę mięso po prostu zmięknie. No, a placki już mamy, ziemniaki starte, całe szczęście, bo tego nie lubię robić, ale już mam to z głowy. Dobra, moi drodzy, ja już dopijam resztki kawy, no i po prostu idę działać dalej, po prostu w kuchni. A jeszcze Wam tak powiem, bo odnośnie, powiem Wam, przedszkola. Właśnie ostatnio byłam w przedszkolu, właśnie tam zapłacić tam pieniądze, książeczkę odebrać. I powiem Wam, że nie wiem, właśnie nie wiem, czy mi się nie zgra zakończenie przedszkola z Kamilini właśnie komersem. I powiem Wam, że nie wiem, ale chyba tu będzie w godzinach porannych. Kamila ma wieczorem komers. Tak więc, no, miejmy nadzieję, że mi się to jakoś nie zegra, wiecie, żeby ją po prostu przygotować, coś tam, jakiś makijaż pewnie pomalować. No, także zobaczymy. A w ogóle powiem Wam jeszcze tak, właśnie ja Damiana teraz nie puściłam do przedszkola ze względu na to, że idziemy po prostu na komunię, bo nie chcę, żeby mi się właśnie rozchorował. A po drugie powiem Wam, że panuje ospa. No i powiem Wam, że ja tej ospy cholernie panicznie się boję. U nas, właśnie u Kamili w szkole, właśnie jedna osoba ma ospę, jest właśnie w domu. No i tak się teraz zastanawiam, Damiana nie puściłam. Nie wiem, jak tam w przedszkolu, na razie podobno okej, ale no nie wiadomo, jak to się, wiecie, rozniesie. To dopiero będzie. No i powiem Wam tak, u mnie Damian nie miał ospy, Kamila tak samo nie miała ospy, ja też nie miałam ospy w dzieciństwie, po prostu nie przeszłam tego.
No i teraz byłby problem. No i to dlatego mówię, na razie Damian jest w domu, po komunii dopiero pójdzie do przedszkola, żeby, wiecie, na komunię iść, żeby się po prostu nikt nie rozchorował. No, także więc na tyle. Powiem Wam, przyszłam właśnie teraz tutaj do sypialni, bo mam akurat w sypialni pomidory, muszę je sobie dać do słoneczka, bo znowu wyszło słońce i chyba lecę z moim praniem na balkon. Jestem teraz właśnie na polu. Powiem Wam, że wskoczyłam w moją alpakę, przynajmniej ciepło, ale powiem Wam, że strasznie zimno. Do słońca jest ciepło, ale jak wiatr wieje, to powiem Wam, że jest tak strasznie zimno. Naprawdę, powiem, zimno mi jest. Zaraz chyba kaptur muszę założyć. No, także więc ja jestem na polku. Zobacz, tak fajnie czarny do właśnie tych leginsów fuksjowych. Fajnie kolor wygląda właśnie. Czarne i fuksja do tego. No, tak a propos, odeszłam od tematu. No, jest naprawdę zimno. Czuć takie, powiem Wam, zimne powietrze. Także jest tak mroźno. Idę zobaczyć właśnie na moje kwiatki, jak się mają właśnie po tym właśnie zimnym dzisiejszym dniu. No i oczywiście nocy. Zaraz tutaj muszę obejrzeć, co tutaj się dzieje. Właśnie idę sobie tutaj zobaczyć. O, jak tu pięknie rośnie trawka. Zobaczcie, jak pięknie wypuszcza właśnie trawa. Poza tego suchego już taka ładna zielona. No fajna. No i tutaj moje lawendy. Powiem Wam, że tego roku właśnie ptaki tutaj przylatywały i mi tak strasznie to odziubały, ale widzę, że ze środka wypuszcza od nowa. No i będzie zielona. No w tamtym roku to już o tej porze to już miałam zielone, że już zaczęły kwitnąć, a tego roku widzicie, takie obżarte są, ale to już się opuszcza. No tu musiałam moje hosty właśnie wziąć i tymi siatkami zagrodzić. Jak będą dopiero liście większe, to ściągnę te siatki, a teraz póki na razie jest tak, to niech będzie właśnie zagrodzone, żeby mi to ptaszki nie objadły tego. Zobaczcie, jak to wszystko rośnie. Zobaczcie, jakie te już są wielkie hosty. No. No i wszystko po kolei. O, najwięcej jest tu. O, jak pięknie powychodziły. Zobaczcie. I tych jest więcej tu, no. Więcej wyszło. No i wszystko po kolei. Tu mam też zatkane. No na razie musi tak być. O Jezus, jaki tu pająk jest. No i to się wszystko właśnie teraz fajnie opuszcza. Tu też jest hosta. O, tu jest ta właśnie zielona z żółtym, bo mam różne właśnie kolory. Właśnie powiem Wam, że chcę sobie jeszcze białą dokupić, bo nie mam białej hosty. No, tu też lawenda już ładnie mi wychodzi. Zobaczcie, rośnie na gałązkach. Powiem Wam, takie ptaki przylatują, obdziubują mi to. Tak samo gołębie też skubią. Ale zazwyczaj to rano jest tu dużo ptaszków takich i se skubią. Trawa tak samo mi rośnie. Tutaj kolejna. No i tutaj Wam pokażę. Tutaj też wychodzi hosta. Zobaczcie, jak tam widać. Że będę Wam pokazywać po kolei mój ogródek, co mi rośnie. A tutaj ta trawa pampasowa rośnie. Zobaczcie, wychodzi ta najwcześniej, bo jest tutaj do słońca. A tutaj zobaczcie mojego czosnka, jak rośnie, jaki już duży. Właśnie muszę mu to powiększyć za chwilę, tą siatkę. Właśnie muszę to teraz zrobić. Ale zobaczcie, jaki już duży. A kupiłam samą cebulkę i już taki duży. I zobaczcie, tutaj mam jeszcze jedną hostę, o której w ogóle zapomniałam, że ona tutaj była, bo się zrobiła marna. W tamtym roku objadły mi ją ptaki. No, ale zobaczcie, teraz wychodzi. Muszę tutaj te czosnki właśnie odgarnąć. No, ale widzicie, wszystko musi być na razie pozastawione. Jak będą duże liście, to dopiero wezmę i te siatki pościągam. Wash away our broken years.
But it's so hard in the cold summer. Sadzone, wszystko się przyjęło. Widzę, że nawet po tym zimnie, jak jest zimno, to nawet dobrze się ma. No, ale naprawdę powiem Wam, że jest tak zimno, takie mroźne jakieś powietrze. Jak widzicie, ja jestem właśnie w tej... właśnie muszę sobie ubrać chyba kaptur. Ja jestem właśnie w tej alpace, bo naprawdę powiem Wam, że zimno jest. Myślałam, że jest trochę cieplej, jak to słońce świeciło, ale powiem Wam, że nie. To słońce jeszcze jak się oprze i grzeje do czarnego, to powiem Wam, że jest ciepło, ale tak, to jest naprawdę zimno. Jak w tych leggingsach, to jak mówiłam, i powiem Wam, że mi zimno w tyłek. Kaptur mi spadł, muszę ubrać. No, ale powiem Wam, że mogłoby się naprawdę ciepło już zrobić. Bo ostatnio było tak fajnie ciepło i powiem Wam, że się tak zielono zrobiło. Tak fajnie wszystko zaczęło rosnąć. No a tu, kurczę, znowu zimno. Także, kochani, czekamy, jak będzie znowu pogoda i będzie ciepło. Dzisiaj, moi drodzy, będzie taki vlog domowy, bo nigdzie się nie wybieram, nigdzie po prostu nie jadę. Tak więc taki będzie vlog właśnie domowy. Powiem Wam, że no, zmarzłam trochę właśnie na tym polu. Idę właśnie teraz, zastanawiam się właśnie, czy nie zrobić jeszcze do tych placków ziemniaczanek. Kto będzie chciał, to zje sobie z sosem z mięsem, a kto będzie chciał, to zje z tym sosem czosnkowym, co ostatnio robiłam do tamtych ziemniaczków, co biegłam w piekarniku. Tak więc zastanawiam się właśnie, czy iść jeszcze zrobić taki sos. Chętnie bym też spróbowała takich właśnie placków z tym sosem. No nie wiem, chyba zrobię. Mam akurat śmietanę, mam majonez, koperek, czosnek, ten sypki mam, bo takiego nie mam, nie kupiłam, właśnie muszę, jak pojadę do Biedronki pewnie jutro, to będę musiała sobie dokupić. Także więc chyba idę i zrobię ten sos. No i to jak mówiłam, ten vlog będzie taki domowy, bo jestem w domu, także nic się nie dzieje, moi drodzy, ale wiem, że Wy lubicie takie vlogi, że takie vlogi najlepsze domowe, tak więc kochani, dzisiaj będzie vlog domowy. Właśnie teraz robię ten sos, dałam już tutaj właśnie śmietanę, majonez, sól, czosnek granulowany, no i dałam, teraz nasypałam koperku, muszę to wszystko wymieszać, no i zobaczę, jak będą z tymi ziemniakami smakować po prostu ten sos czosnkowy z plackami właśnie ziemniaczanami smażonymi. No zobaczymy, kto będzie chciał, to zje z tym sosem, a kto będzie chciał, to zje ze sosem po prostu z mięsem, takim normalnym sosem standardowym, jak to można powiedzieć. A ja powiem Wam, że spróbuję właśnie. Specjalnie zrobiłam i zobaczymy, jak to będzie smakować. No, to sos mam gotowy, wymieszany. Powiem Wam, że uwielbiam sos właśnie czosnkowy. Tak więc spróbuję tamtych właśnie placków ziemniaczanek właśnie z tym sosem, co ostatnio robiłam do tych ziemniaków z piekarnika. A tu już mi się właśnie smażą placuszki. Właśnie muszę sobie ochar włączyć. No, także placki się smażą. No i spróbuję właśnie z tamtym sosem. No ciekawe, może też będą dobre, bo tamte były z piekarnika, no rewelacyjne, powiem Wam.
głowy mam, że się jakaś taka głodna zrobiłam, nie wiem, byłam na tym polu i przyszło mi, mówię, Jezus, jaka jestem głodna. No ale powiem Wam, że już jest godzina przed 13, jak jadłam rano śniadanie po 6, no to wiecie, człowiek jest już głodny. Także więc czekam na placki, no i to jak wiem, miałam ochotę właśnie na coś takiego, coś czosnkowego, właśnie jakiś sos. Zrobiłam tamten, no zobaczymy, czy będą dobre. Już nie mogę doczekać. Pewnie Wam powiem, czy dobre, czy nie. I piękny złoty kolor właśnie tych placuszków. Będą fajne, takie chrupiące. A powiem Wam, jak pachnie. Że jestem taka głodna, ale niestety muszę poczekać, jak się usmażą właśnie z drugiej strony. A już powiem Wam, że mam taką ochotę na te placki, bo już dłuższy czas właśnie nie robiłam. No, trzeba czekać, jak się usmażą. Dobra, placki już są, polałam je sosem, kolejne się smażą na patelni, no i co, idziemy spróbować, czy dobre będą z tym sosem czosnkowym. Placki ziemniaczane, powiem Wam, z sosem czosnkowym, po prostu czysta poezja, normalnie tak dobre, uwierzcie mi, że no przepyszne. Ja to teraz się chyba, powiem Wam, przerzucę po prostu na placki ziemniaczane z sosem czosnkowym, a nie z sosem i mięsem. No powiem Wam, rewelacja. Ale tak mnie suszy teraz potem. Właśnie nalałam sobie sok jabłkowy do szklanki. Przepyszny. Uwielbiam sok jabłkowy. Właśnie zawsze kupujemy w Biedronce ten 100% z witaminą C. Uwielbiam go. Powiem Wam, że jest taki orzeźwiający. No ale wracając do tych placków, naprawdę są świetne. Są tak dobre placki ziemniaczane z tym sosem czosnkowym, że to jest ten sam sos czosnkowy, co robiłam ostatnio do tych placków. Wiem, że się powtarzam, ale do tych placków, co robiłam w piekarniku, ten sam sos, tylko że tu były placki ziemniaczane, smażone na patelni. No powiem Wam, że rewelacja, naprawdę. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł, to naprawdę spróbujcie, bo świetne po prostu, są świetne. Ja to chyba teraz będę cały czas robiła i jadła te placki. Oczywiście nie stale, ale co będę robić te placki, to ja będę jadła po prostu tym sosem czosnkowym. Nie wiem, tak mi zasmakował po prostu ten sos czosnkowy i te placki do tego takie chrupiące. Rewelacja. Jeżeli ktoś nie jadł, to naprawdę, kochani, polecam. A po obiedzie, moi drodzy, zobaczcie co, został jeszcze kawałek torta w lodówce, tak więc ja sobie ukroiłam jeszcze kawałeczek, zobaczcie, on tak w środku właśnie wygląda. Zobaczcie, taki torcik, więc idę zjeść. Kochani, kończymy już vloga, przyszłam się tutaj z Wami na dzisiaj pożegnać. Bo już ten vlog, powiem Wam, dość długi będzie. Tak a propos buty, powiem Wam, nie dojechały, aczkolwiek dostałam wiadomość, że są w doręczeniu. Także widzicie, listonosz sprawę zawalił, pewnie jutro będą dopiero buty. Także moi drodzy, ja już uciekam, idę do swoich obowiązków, muszę jeszcze trochę tam ogarnąć. Mąż przyjedzie za chwilę z pracy, idę smażyć placki. Także kochani, jak Wam się podobał taki dzisiejszy vlog, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. My widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam, kochani, za wszystkie też komentarze. Jeszcze raz za życzenia dla Damianka. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu, już niebawem. Do zobaczenia. Pa!